Mamy już otwarte Visual Studio i utworzymy sobie teraz strukturę naszej aplikacji. No to rozpoczynamy. Plik, nowy i nowy projekt. No i wybieramy teraz sobie bibliotekę klas. Wybieramy bibliotekę klas .NET Framework. No i teraz nazwa naszego projektu. No to tak jak widzieliśmy na slajdach, to będzie dev hobby. I to będzie kropka, będzie to BLL, Business Logic Layer, czyli projekt dla logiki biznesowej naszej aplikacji. I teraz wybierzemy sobie katalog, będzie to dysk C, projekty i tutaj nazwa rozwiązania. Nazwa rozwiązania zmieniamy na Dev Hobby i to będzie APP. No i tutaj zostawiamy utwórz katalog dla rozwiązania, żeby to było w katalogu Dev Hobby APP, a w środku będzie projekt Dev Hobby Business Logic Layer. I również zostawiamy utwórz nowe repozytorium Gita, aby zarządzać naszym kodem przez repozytorium Gita. Klikamy OK i teraz Visual Studio utworzy dla nas pierwszy projekt naszego rozwiązania. W tym momencie Visual Studio tworzy dla nas rozwiązanie i pierwszy projekt. No i widzimy, mamy tutaj rozwiązanie Dev Hobby APP. W tej chwili to rozwiązanie składa się z jednego projektu. To jest nasz pierwszy projekt Dev Hobby BLL. Dobrze, możemy sobie zamknąć tą klasę. To na razie nas nie interesuje. I teraz dodamy sobie kolejny projekt do naszego rozwiązania. No to dodajemy kolejny projekt. Klikamy nasze rozwiązanie prawym i wybieramy dodaj nowy projekt. Teraz dodamy sobie projekt dla naszej warstwy dostępu do danych, czyli będzie to również biblioteka klas. I teraz nasz projekt nazywamy oczywiście dev hobby, kropeczka, i to będzie DAL. Data Access Layer, czyli projekt, komponent dostępu do danych. Klikamy OK i w tym momencie został nam dodany następny komponent, następny projekt i to będzie projekt dostępu do danych. W tej chwili nasze rozwiązanie ma dwa projekty. No to oczywiście dodajemy teraz kolejny komponent. Klikamy dalej prawym na naszym rozwiązaniu, robimy dodaj i dodajemy nowy projekt. Teraz dodamy sobie komponent dla naszej wspólnej biblioteki kodu, czyli komponent biblioteczny. Nazywamy go oczywiście dev hobby i kropeczka i to będzie common. Klikamy OK, biblioteka klas oczywiście, OK i komponent został dodany. Mamy trzy komponenty dla logiki biznesowej, dla wspólnego kodu i DAL dla dostępu do danych. No to teraz potrzebujemy dodać nasze komponenty do interfejsu użytkownika. Czyli dodamy sobie teraz pierwszy komponent dla interfejsu użytkownika. To będzie nowy projekt i to będzie aplikacja WinForms. No i zaznaczamy aplikacja Windows Forms i teraz nazwa naszego projektu, czyli dev hobby kropka i to będzie win. I klikamy OK. I teraz Visual Studio dodał nam pierwszy komponent naszego interfejsu użytkownika. To wszystko tutaj możemy sobie zamknąć. W tej chwili mamy cztery projekty i ten projekt to jest nasz pierwszy komponent interfejsu użytkownika. No to dodamy sobie jeszcze dwa komponenty interfejsu użytkownika. Jeszcze jeden dla WPF, czyli zaznaczamy aplikacja WPF i nazywamy ją oczywiście dev hobby.wpf, dodajemy, zaraz komponent zostanie dodany, komponent został dodany, to sobie możemy pozamykać i jeszcze jeden dla strony www. Dodajemy nowy projekt i to będzie aplikacja internetowa. Aplikacja internetowa i zmieniamy nazwę na dev hobby i to będzie web. Web, klikamy OK. Oczywiście wybierzmy sobie pustą aplikację i klikamy OK.
tym momencie Visual Studio dodaje nam projekt dla naszego komponentu interfejsu użytkownika, który będzie dla strony internetowej. Czyli mamy dodane 6 komponentów. No i teraz dodamy sobie jeszcze katalog na nasze projekty testowe. Dodajemy sobie katalog i to będzie testy. I tutaj dodamy nasze projekty testowe. I teraz zaznaczamy nasz katalog testy i dodamy tutaj nowy projekt. To będzie projekt testów jednostkowych. Zaznaczamy testy, projekt testów jednostkowych i nasz projekt testów jednostkowych. Ten projekt dodamy do testowania logiki biznesowej, czyli tego projektu, tego komponentu DevHobby BLL. Czyli nasz projekt testów będzie się nazywał DevHobby BLL i testy. I teraz klikamy OK i zostanie dodany pierwszy projekt testów jednostkowych. To będzie projekt testów jednostkowych dla naszego komponentu logiki biznesowej. Możemy sobie to zamknąć i dodamy sobie jeszcze drugi projekt testów, który będzie testował komponent wspólnego kodu, czyli ten komponent DevHobby Common. No to dodajemy drugi projekt i teraz testy jednostkowe i tak jak powiedziałem, ten komponent będzie testować naszą bibliotekę kodu, czyli wspólny kod, czyli będzie się nazywał DevHobby Common testy i klikamy OK. No i został dodany. No i w tym momencie mamy dwa projekty testów jednostkowych. Jeden, który będzie testował komponent warstwy logiki biznesowej, a drugi, który będzie testował nasz wspólny kod. Także jak sobie to zwiniemy, no to mamy nasze rozwiązanie, które się nazywa DevHobby App, które się składa z 6 komponentów i z katalogu testy, w którym mamy dwa projekty testowe. To jest dokładnie to samo, co mieliśmy na slajdzie. Dokładnie mamy to samo, co na tym slajdzie. 6 projektów i 2 projekty, które są w katalogu testy. Razem 8 projektów, no i mamy nasz projekt. Mamy nasze rozwiązanie DevHobby App i projekt dla logiki biznesowej, dla wspólnej biblioteki kodu, dla Data Access Layer, czyli warstwy dostępu do danych i 3 projekty interfejsu użytkownika dla weba, dla WinForms i dla WPF. Możemy wrócić do Visual Studio, czyli w tym momencie utworzyliśmy naszą strukturę naszej aplikacji, którą omówiliśmy wcześniej na slajdzie, no to teraz możemy sobie zaznaczyć to rozwiązanie i wkomitować nasze kody do repozytorium. No i tutaj możemy sobie dodać komentarz, utworzenie architektury aplikacji. Architektury aplikacji. I dodajemy commit, tutaj zapisujemy zmiany, no i w tej chwili wszystko zostało wkomitowane i mamy teraz utworzone nasze rozwiązanie, które zawiera 8 projektów. Projekt dla logiki biznesowej, projekt dla wspólnego kodu, projekt dla dostępu do danych i 3 projekty warstwy interfejsu użytkownika dla WinForms, dla WPF i dla weba. No i dodaliśmy również 2 projekty testowe, które będą testować naszą logikę biznesową i które będą testować nasz komponent wspólnego kodu, komponent biblioteczny.